Siema ludziska, witam was w kolejnym odcinku z Poznaj Mnie Lepiej. Dzisiaj mam przedstawić 10 cech mojego charakteru, takich typowych cech. Po prostu moje typowe cechy. Pierwszą cechą jest na pewno to, iż jestem sarkastyczna. No cóż, jak to mówią, że jak małe jest wredne, to również jest uparte, skate i tak dalej, jest wredne i jest sarkastyczne. I właśnie to się zgadza, bo ja do tych dużych ludziów nie należę. Drugą cechą mojego charakteru jest to, że jestem bardzo wybuchową osobą. Wcześniej jestem bardzo uparta i normalnie jestem uparta jak osioł, a czasami to jeszcze gorzej, bo jak ja się na coś uprę, to po prostu już się nie mogę tego sobie odpuścić w ogóle i jestem bardzo po prostu upartą osobą. Ale ja to chyba mam po prostu po tacie. Nie, po mamie. Kurde. Kto jest bardziej uparty? Trzecie jest to, iż jestem... Czwarte jest to, iż jestem bardzo niecierpliwa i naprawdę, ja nie potrafię po prostu siedzieć na miejscu i czekać na coś, bo ja po prostu dostaję nerwicy i ja nie potrafię tak czekać na coś i czekać. Tak samo jak na przykład mamy właśnie Sasori'ego z Naruto, to on jest niecierpliwą osobą, nie lubi kiedy ktoś na niego czeka i nie lubi czekać na kogoś. A ja zaś mam tak, że nienawidzę, kiedy muszę na kogoś czekać lub na coś, ale kiedyś ja się spóźniam i ktoś ma na mnie czekać, to ja mam na to wyjebane. Jego problem. Nie chcę czekać, to nie moja wina. Ja mam swój czas, ja mam kurde mnóstwo czasu, ja... No, mam po prostu na to wyjebane. Nie chcę czekać, ja... Mnie to nie obchodzi. Szósta jest to, iż jestem nieśmiałą osobą i ciężko lubię występować przed jakąś tam większą ilością ludzi albo po prostu rozmawiać z obcymi i jakoś tak niby tak fajnie poznać nowych ludzi, ale czasami po prostu się tego tak no, po prostu powiedzmy boję, bo jestem nieśmiałą trochę osobą, ale mimo wszystko to chyba dzięki tym filmikom, które robię, to mimo wszystko jestem bardziej tak już radzę sobie z tą nieśmiałością. Siódmym punktem jest to, iż jestem wrażliwą osobą, ale właściwie to tak. Niby jestem wrażliwa, ale tylko ze względu na zwierzęta. Ludzi to ja mam w dupie. Ja ludzi nie lubię, nie ufam ludziom. No i jestem wrażliwą osobą i też nie lubię kiedy patrzeć jak na osoby na przykład właśnie, które bezdomne kiedyś siedzą po prostu na ulicy i każdy przychodzi obok nich obojętnie, bo mimo wszystko ciężko mi samej jest tak przejść obok niej, bo jestem wrażliwą osobą i nie lubię, kiedy niektórzy cierpią, chociaż właściwie to chyba, jeżeli chodzi o tą wrażliwość do ludzi, to tylko do tych starszych osób. Oczywiście do tych no po prostu miłych osób, a nie do tych moherowych kurde beretów, które niby takie święte łażą codziennie o 6 rano do kościółka i w ogóle się modlą i tak dalej i... No ale kurde, jak już przychodzi to do czego, to tak kną i na wszystkich i w ogóle i marudzą i tak dalej i w ogóle nie. Szmato zajebana, szmata jesteś, a ty jesteś złodziej. Ty, ja ci powiem tak, ksiądz rozdawał dary, kurwa, ty poszłaś, masz rentę, po co tam poszłaś? Po to, żeby dar. Złodzieje, ty jesteś biedna, biedna jesteś? Wszyscy kradniecie, kurwa. Wszyscy kradniecie, wszyscy kradniecie. Nie zmieniaj tematu. Ósmym punktem jest to, że jestem rozsądna, co dziwi mnie, bo moja mama właśnie mi to powiedziała, że jestem rozsądna, bo właśnie pytałam, jakie jeszcze mam cechy. Dziewiąty punkt, jestem wesołą osobą. Czy aż taką, to ja nie wiem. Ponieważ miałam także swoje humorki, gdzie po prostu często jestem taka, no że po prostu nie podchodź do mnie, bo ugryzę, bo masz pierdol albo cokolwiek. Po prostu nie, czasami, ja mam czasami tak, jestem, składam się z takiej dwóch połówek, gdzie jestem po prostu tak, albo taka właśnie jestem jasna, gdzie jestem wesoła i chcę w towarzystwie spędzać czas i się śmiać i w ogóle, albo jestem taka, moja ciemna strona. Czyli nie lubię, nienawidzę ludzi, mogłabym zabijać i tak dalej. No i właśnie czasami jestem taka, czasami jestem taka, to zależy od mojego nastroju, humoru i tak dalej. Ogólnie lubię się śmiać, tak w ogóle lubię śmiech to zdrowie i tak dalej. Lubię rozśmieszać ludzi, chociaż nie zawsze mi to wychodzi, a poza tym to lubię się śmiać, ale nie zawsze może być ten śmiech taki szczery, albo po prostu taki... No po prostu mogę się śmiać po prostu tak czasami, bardziej to się śmieję tak właśnie złowieszczo, czy jakoś tak, czy po prostu psychopatycznie. No.
Mam różne rodzaje śmiechów. 10. punkt. Ostatni. 10. Po prostu jestem pyskatowata. Jestem pyskata, nie pyskatowata, fuck. Okej, wymyślałam nowe słowo pyskatowata. Czemu nie? Jestem bardzo pyskatą osobą, tak? Ja zawsze odpyskuję różnym... prawie każdemu. Może to też dlatego... Ja ogólnie jestem taką osobą, która lubi się bić, kłócić i tak dalej. Jako, że nie mam rodzeństwa, jestem jedynaczką, to nie mam z kim się kłócić. Dlatego zawsze jak przychodzi do mnie kuzyn, którego pozdrawiam albo nie, to zawsze się bijemy albo kłócimy i tak dalej. I no dobra, ogólnie to ja chyba zaczynam. I właśnie też często się kłócę po prostu z mamą i tak dalej. Lubię w ogóle się kłócić i odpyskowywać. Pyskować. Lubię pyskować i do niej, ale czasami to już po prostu przestaje, bo wiem, że to może się skończyć karą na cokolwiek, na laptopa czy cokolwiek, czy no, no. Także to było moje wszystkie 10 cech charakteru i po prostu jestem jaka jestem. Także mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał i w trzecim odcinku nie wiem, czy to będzie, czy będę rozwiązywać quizy na stronie... po prostu w internecie, czy po prostu będę jakieś tam inne rzeczy o sobie mówiła, więc to tyle. To zobaczysz, skończysz, widzimy się w kolejnych następnych moich filmikach. Sayonara.